Cześć, jestem Sami z Fawzi Academy. W tym filmie będę o tym mówić 5 kroków, aby zwiększyć ruchliwość plemników. Oczywiście trzy główne składniki analiza nasienia są odsetek plemników, ruchliwość, sperma, hrabia, koncentracja, morfologia plemników ABC. Normalną ruchliwość plemników jest określona jako wyższa niż 50%. Kiedy ruchliwość konsekwentnie spada poniżej 25%, szanse problemu są znacznie wyższe, koncentracja liczby plemników jest niski, jeśli masz mniej niż 15 miliona plemników na mililitr nasienia lub mniej niż 39 miliona plemników na ejakulatu. Normalne gęstości spermy wahają się od 15 miliona do 200 miliona, większa niż sperma na mililitr nasienia. Kompletny brak plemników jest nazywany azoospermia, niska liczba plemników jest nazywany oligospermia ABC. Morfologia plemników to odsetek plemników, które pojawiają się normalne. Normalne plemniki mają owalne głowy z długim ogonem, nienormalne plemniki mają głowy lub ogon wad ABC. Aby zwiększyć ruchliwość plemników, oczywiście jedz dużo ryb, mięsa, jaj, owoców i warzyw, orzeszki ziemne, orzechy włoskie, orzechy nerkowce i pestki dyni. Uważa się także zwiększyć liczbę plemników. Unikaj żywności na bazie soi i syrop kukurydziany o wysokiej zawartości fruktozy. Utrata masy ciała, intensywne wykonywania procedur, zwiększyć poziom witaminy D, aby zwiększyć poziom testosteronu. Zmniejszyć stres, który blokuje działanie testosteronu, dogi style na głębokiej penetracji. Mam nadzieję, że ta informacja jest przydatna. Dziękuję za oglądanie Fawzi Academy. Proszę polub, zapisz się, podzielić się tym wideo i odwiedź naszą stronę internetową fawziacademy.com.